chciałbym wam coś więcej powiedzieć o najnowszej produkcji Dudka, która miała swoją premierę na początku kwietnia. Jest to Nucleon 4. Jak widzicie, mam cały bagażnik zawalony skrzydłami. Są to egzemplarze testowe z centrum testowego Paraelement. Natomiast ja już latałem też więcej na tym skrzydle. W zeszłym roku od Lojaka pożyczyłem dwie sztuki w rozmiarze 20 i 24. A łącznie latałem na czterech różnych rozmiarach, między 18, 20, 22 i 24, cztery rozmiary. A i powiem wam, że rozmiar ma znaczenie, ale o tym więcej za chwilę. Co my tu mamy? Nucleon 4 w rozmiarze 20. Zobaczymy, jak to nowe cudeńko od Dudka lata. Mam nadzieję, że rzeczywiście jest tak, jak mówili, czyli wszystkie najfajniejsze rzeczy Nucleona XX-a zostawili, a te, co były słabe, to poprawili. Dobra, taśma. Sobie włożymy na razie. Na bok położymy. Dobra. Co my tu mamy? Tasiemki. Plus jest taki, że Speeda można już używać w pełnym zakresie trymerów. Także będziemy używać belki, chociaż nie ma tutaj power ataku, jak widać. Trochę prostsze są te taśmy niż w XX-ie. Chociaż... Dobra, rozkładamy skrzydełko. Jeszcze czuć nowością. Malutkie komory, ale mają wszyte, są sztywnione. Patrzcie, pięknie leży. Długa połówka. Skrzydło bez nazwy. Przyjrzyjcie się komorom. Wszędzie już wszyte są wzmocnienia, a co druga komora tutaj jest też usztywniona, żeby jeszcze lepiej się trzymała. Tutaj są twarde takie linki usztywniające, dzięki temu jak to leży, zresztą możecie spojrzeć, tutaj cały czas jest to twarde i napompowane. A w środku tutaj się chyba nic nie zmieniło, dalej mamy możliwość tego, że jak jedna komora nam się napełni powietrzem, to one w środku powietrze się wyrównuje, bo one nie są, każda nie jest osobno, tylko tam są dziurki. A same wloty są no dość małe, ale mała głowa by weszła, więc jeszcze nie jest to aż takie niebezpieczne skrzydło, jak to niektórzy piloci potrafią oceniać. Spójrzcie na taśmy. Nowe rozwiązanie, na przykład podwójny bloczek, który ułatwia Speeda. Jak pociągniemy, to schodzi się na 2, czyli jest podwójny, łatwiej się dużo go wciska niż w XX-ie było. Też jest zmieniony trymer, jest, nie wiem, no, konstrukcja jest lżejsza. Długość jest taka sama, jak pamiętam, nie, 15, 18, tam jakoś, a było 15. Fajne jest to, że w klamrze zrobili takie dwa otworki i teraz można taką blaszkę, nie wiem czy dokupić, czy po prostu sobie samemu dospawać, a i na małe śrubeczki sobie tej założyć i wtedy łatwiej będzie nam wcisnąć trymer, bo będziemy mieli większą dźwignię. A bo z tym był duży problem w Nucleonach starych, że to się blokowało, to jest zresztą w Uniwersalu jest tak samo i w Solo. On się tutaj blokuje, potem ciężko jest to nacisnąć zaraz po starcie. Potem już w locie już nie ma problemu. Tu jest jeszcze dodatkowe sterowanie założone, ale to sobie Krzysiek dodatkowo do wszystkich skrzydeł testowych zamówił, po to, żeby było tak jak we wszystkich innych starych skrzydłach. I przez to nie wiem właśnie, czy jest sterówka jeszcze starego typu specjalnie wsadzona, dlatego że jest to sterowanie, czy dlatego, że takie jest.
A nie wiem, nie widziałem, kiedyś spojrzę na jakiegoś Nukleona, to dam wam znać. Starty są dużo łatwiejsze. Jeżeli miałbym szukać różnicy największej pomiędzy Nukleonem XX a Nukleonem 4, to właśnie byłyby to starty. To jest coś, co chłopaki naprawdę poprawili. To skrzydło dużo lepiej wstaje od swojego poprzednika. Widać, że mocno się nad tym skupili i zrobili robotę. Dużo łatwiej, jeżeli chodzi o XX. To jest gdzieś jak. Te, na których ja latałem, to w ogóle nie było problemu. Zawsze to skrzydło wchodziło. Osiemnastka lubiła sobie gdzieś tam uciekać na boki, już myszkować, ale 22 czy nawet 24 powoli, a tak majestatycznie, równiutko sobie wchodzą nad głowę i no ja nie miałem większych problemów z startem. Nigdy nie miałem tak, że ono mi gdzieś mocno uciekało, czy robiło jakieś dziwne akcje, nie powinno robić. Skrzydło jednak dla średnio zaawansowanych pilotów, dla pilotów, którzy poszukują bardziej spokoju na przelocie albo poszukują takiego no spokojnego raczej latania, nie? Jeżeli chodzi o lądowania, to było dokładnie tak, jak się spodziewałem. Producent adresuje to skrzydło do pilotów średnio zaawansowanych i dokładnie tak się czułem, lądując na tym skrzydle. W sensie nie, że ja jestem średnio zaawansowany, chociaż może, nieważne. Ale generalnie to już nie jest solo, czy uniwersal, czy skrzydła tego pokoju zaraz świeżo po kursie, gdzie te lądowania są praktycznie samoistne. Jak nie zaciągniecie sterówek, to w sumie nic się nie stanie. Może troszeczkę twardsze będzie to lądowanie, ale dalej ono będzie w kategorii nie wjechałem w glebę. Ale to też nie jest skrzydło jak Hadron, gdzie już podejście do lądowania, szczególnie jeżeli jest troszeczkę przeciążone albo w górnej granicy masy, to już naprawdę jest tempo takie, że ciężko to wybiec bez przyhamowania. Tylko no dokładnie były takie dla średnio zaawansowanych, czyli no prędkość już była większa, ale jest fajne 2D, które pomaga bardzo wypłaszczyć ten lot w tej ostatniej końcowej fazie i schamowanie tego skrzydła sprawia, że bezproblemowo się ląduje, a popełnienie, na przykład nie zrobienie tego optymalnie, ale popełnienie niewielkiego błędu to skrzydło jeszcze wybacza. Ono już zaczyna, będąc mocniej obciążone, uciekać z nad głowy i no może pociągnąć, szczególnie na jakiejś małej trajeżce. Myślę, że no jest już tutaj potencjał na jakąś niewielką kraksę, ale z drugiej strony nie jest to coś, czego możemy się obawiać. Jeżeli dobrze opanowaliśmy już lądowania sobie na wcześniejszym skrzydle, to bez problemu sobie poradzimy na tym i nie będzie to jakieś bolesne przejście czy bolesne spotkanie z rzeczywistością. Jednakże no, polecałbym pierwsze lądowania robić gdzieś tam pod okiem bardziej doświadczonego kolegi, żeby wytłumaczył w szczególności, jak działa 2D, bo użycie tego odpowiednie sprawia, że te lądowania są mięciutkie na jajeczko. Pierwszy wywodzi się z prostej linii z actiona i reactiona.
Następnie w 2012 powstał Nucleon WRC, czyli Nucleon Withdrawal Concept, chociaż nazwa mogłaby się kojarzyć z tymi rajdówkami. No cóż, przy lekkim tuningu sterowania naprawdę dużo lepiej zaczęło to skrzydło chodzić. Pilot miał dużo większe panowanie. Slalomy latali normalnie nad ziemią, a na tym skrzydle, zanim jeszcze slalomy zostały przeniesione zresztą nad wodę. A potem około 2016 powstał Nucleon XX. Już miał sterowanie 2D, system Power Attack, czyli tak zwany Kolara Papa. Zresztą o tym skrzydle ja mógłbym rozmawiać godzinami, bo sam wylatałem na nim prawie 200 godzin i zamieniłem teraz niedawno na driftera. Natomiast bardzo fajne skrzydło z jednym dużym problemem. Jeżeli poszukacie opinii o Nucleonie XX-ie na gdzieś zagranicznych forach, czy nawet na polskich, to będzie się przejawiała taki, został nazwany taki przydomek, weryfikator startów. Na zachodzie ludzie nagminnie łamali śmigła i rozwalali kosze, bo nie byli w stanie wystartować na tym skrzydle. Naprawdę, jeżeli ktoś był w stanie na Nucleonie XX się wystartować, to był w stanie wystartować na każdym skrzydle. Dlatego, że to skrzydło było bardzo charakterystyczne w starcie. Potrzebowało dużo energii i potrzebowało mocnej kontroli. Trzeba było wszystko szybko naprawdę robić na tym skrzydle. Nie było czasu na zawahanie się. W Nucleonie czwartym jest jedna z tych rzeczy, która została poprawiona. Ale zostało też jeszcze parę innych rzeczy wymienionych, no bo Nucleon czwarty jest skrzydłem z 2021 roku.